Cześć, nazywam się Adam Borowski i witam Was w kolejnym odcinku cyklu Porozmawiamy o nieruchomościach. Dzisiaj trochę z innej beczki. Będziemy rozmawiać o aspekcie radzenia sobie ze stresem finansowym. Wyjaśnimy sobie pojęcie neuropsychologii pieniądza. Dobrze mówię? Może na? Moim gościem jest Marzena Krupińska, osoba z 10-letnim doświadczeniem na rynku kredytowym, ale również pasjonatka tematów, które dzisiaj poruszymy. Marzena, jakbyś mogła się w kilku słowach przedstawić naszym widzosłuchaczom i powiedzieć, jak to z tą neuropsychologią jest. Marzena Krupińska, ekspert finansowy z 10-letnim stażem w udzielaniu kredytów hipotecznych. 10-letnie doświadczenie w pracy z klientem w tematyce finansów, a tak naprawdę finansowania nieruchomości, pozwoliło mi zaobserwować pewne zjawisko, jakim jest stres finansowy, który jest wywołany tak naprawdę przeróżną sytuacją finansową naszych klientów. Stres głównie generuje się w momencie, kiedy tych pieniędzy jest trochę za mało. A to jest kanał nieruchomości. Co poradziłabyś klientom, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny kilka lat temu na zakup nieruchomości? Jakie widzisz porady? Na pewno warto obserwować swoją ratę kredytową i konsultować z ekspertem jej poziom, czy ten poziom jest adekwatny do tego, co aktualnie można osiągnąć na rynku, ponieważ rzeczywiście wzrost stóp procentowych wywołał ogromny stres w społeczeństwie, wśród osób, które posiadają kredyty hipoteczne. Stres finansowy przekłada się przede wszystkim również na taki stres społeczny, bo bardzo często wywołuje negatywne również emocje i reakcje wśród naszych rodzin i w naszym codziennym życiu i funkcjonowaniu przekłada się również na nasze funkcjonowanie w pracy zawodowej, w związku z czym ten wzrost rat wywołał taki stres w społeczeństwie. Bardzo dużo rozmawiałam z moimi klientami na ten temat, udzielałam ich porad, jak sobie z takim stresem poradzić. Eksperci finansowi mają narzędzia do tego, żeby tą ratę ewentualnie zmniejszyć. W jaki konkretny sposób? Mówisz tu pewnie o kredytach refinansowych. Dokładnie tak, aczkolwiek też należy przede wszystkim poznać swoje umowy kredytowe, jasne, sprawdzić wysokość marży i marże, które były udzielane 5-7 lat temu, one są na zupełnie innych poziomach niż w tej chwili dostępne na rynku, bo przy tych stopach procentowych, które są wysokie, to banki na ogół zachowały swoją taką politykę wewnętrzną, że te marże obniżyły i przenosząc taki kredyt chociażby do innego banku, jesteśmy w stanie uzyskać niższe oprocentowanie i zdecydowanie niższą ratę. Oczywiście wiąże się to ze zbadaniem zdolności kredytowej i z dostarczeniem kilku dokumentów, ale jest to naprawdę bardzo prosta procedura. Dla eksperta finansowego z doświadczeniem jest to praca po prostu kilkudniowa, a oszczędności są przeogromne, przez co ten stres związany z zbyt wysokim kosztem raty i z takim brakiem spięcia finansowego w budżecie domowym można zniwelować chociażby w taki sposób. Oczywiście należałoby zadbać o zbudowanie bezpiecznego buforu oszczędności w budżecie domowym. Właśnie, co radzisz swoim klientom, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z tematem nieruchomości, potem sfinansowania kredytem hipotecznym? Jak rozmawiasz z tymi klientami? Bardzo często, na ogół na przykładzie młodych par, bo takowe często przychodzą na spotkanie, żeby przygotować się do tego tematu zakupu pierwszej nieruchomości, poruszamy temat właśnie tego budżetu domowego i tego, żeby przygotować się na taki odpowiedni poziom zobowiązania, tak to nazwijmy, kredytowego. Często te młode osoby w mojej obserwacji popełniają taki klasyczny błąd, bo one chcą od razu kupić te wymarzone mieszkanie, te docelowe, te, które będzie piękne i które będzie na te 30 lat, bo ja kredyt biorę na 30 lat. Otóż ja w trakcie tych naszych konsultacji i spotkań rozmawiam z nimi, że może na początku należałoby poobserwować swoje dochody i swoje możliwości i nie zaciągać tak dużego zobowiązania na mieszkanie, które miałoby na przykład 2 czy 3 sypialnie w momencie, kiedy mamy do czynienia na przykład z modelem rodziny 2, nawet nie 2 plus 1. Jasne.
oczywiście jakby szanuję to, że te osoby chcą się rozwijać, chcą swoją rodzinę też powiększać, aczkolwiek to raczej nie wygląda tak i też to jest zadziwiające dla moich klientów, to raczej tak nie wygląda, że my mieszkamy finalnie 30 lat w tych nieruchomościach, które kupimy, te jako pierwsze, a raczej właśnie ewaluujemy wraz z rozwojem naszej rodziny, z rozwojem naszej kariery, z rozwojem budżetu domowego i bywa często tak, że te mieszkania właśnie takie mniejsze są sprzedawane po to, żeby kupić sobie większe, wtedy generujemy dzięki temu zasób finansowy, który pozwala nam wnieść wkład finansowy w zakup większego mieszkania, ewentualnie późniejszej budowy domu. Więc moja taka rada, żeby nie generować sobie zbyt dużych zobowiązań, zbyt silnego stresu i nie patrzeć na swoje życie w perspektywie, że ja na pewno będę mieszkać w tej nieruchomości 30 lat. Mieliśmy jeszcze rok, dwa lata temu do czynienia z sytuacją, w której banki no bardzo szerokim gestem udzielały kredytów hipotecznych, a czym innym jest taka zdolność kredytowa, a czym innym później możliwość obsłużenia raty, prawda? Co ty tym klientom, którzy jednak chcą się pod korek zakredytować, sugerujesz? Jakiś bufor, jakąś poduszkę? Tak, absolutnie. Żeby zniwelować sobie sytuację, gdzie dojdzie do takich, a takowe się pojawiają, że ludzie w tej chwili w gospodarstwach swoich domowych tak naprawdę obsługują tylko i wyłącznie zobowiązania i rachunki i zostają niskie środki na tak zwane utrzymanie, to sugerowałabym, żeby mieć taki bufor bezpieczeństwa w postaci oszczędności. No, idealnie byłoby, gdyby to było 6 miesięcy i zabezpieczenie swojej raty kredytowej na 6 miesięcy, ale nawet jeśli ta kwota, bo w tej chwili raty kredytowe są dosyć wysokie, więc jeśli ta kwota kogoś przeraża w kontekście oszczędności, a nie oszczędzał wcześniej, to należałoby zadbać, żeby ten bufor bezpieczeństwa się budował z miesiąca na miesiąc, żeby to na początku były odłożone pieniądze na jedną ratę, w kolejnym miesiącu na jeszcze jedną. I jak już nawet przy takim zabezpieczeniu w wysokości 3 miesięcy raty kredytowej, to to poczucie i komfort bezpieczeństwa takiego finansowego w kontekście kredytu i zobowiązania jest naprawdę czymś bardzo cennym, bo w momencie, kiedy, nie wiem, stracimy na chwilę zdrowie bądź jakąś płynność finansową, to wiemy, że jesteśmy w stanie skorzystać z tej swojej poduszki finansowej. Oczywiście idealną poduszką finansową to jest zabezpieczenie swoich oszczędności w wysokości 6 miesięcy na całe utrzymanie swojego budżetu domowego, czyli na utrzymanie wszystkich zobowiązań plus kosztów bieżącego utrzymania. Ale ja sugeruję wszystkim osobom, które w tej chwili nie posiadają oszczędności, żeby zabezpieczyły się chociaż na 6 miesięcy raty. Czyli tak z punktu widzenia psychologii pieniądza lepiej trzymać tą poduszkę niż chociażby nadpłacić kredyt, to sugerujesz? Z perspektywy psychologii i naszej jakby świadomości, tak. Tak, ponieważ nie czujemy wtedy stresu, czujemy, że jesteśmy zabezpieczeni, tak? Że mamy pieniądze, po które możemy sięgnąć, nie czujemy stresu z brakiem jakby w ogóle zabezpieczenia. Tak? No tak zwaną czarną godzinę. Zaciągnąłem kredyt na miarę właśnie marzeń, dosyć wysoko, rata wzrosła pewnie dwukrotnie, w obrębie nawet kilkunastu miesięcy. Jak radzić sobie już z tą sytuacją? No, często tak bywa i często ci klienci przychodzą i szukają u nas jakiejś formy pomocy i bardzo dobrze, bo należy korzystać zawsze z pomocy i z wiedzy, czy to ekspertów, czy osób, którym ufamy. Otóż tak, przede wszystkim warto w tej chwili po prostu spojrzeć obiektywnym okiem na swój budżet domowy, na swoje wydatki, bo oszczędności szukamy przede wszystkim w wydatkach, w swoich zakupach, które dokonujemy. A tutaj też dodam jakby taką ciekawostkę, że często też podejmujemy decyzje zakupowe w jakiś taki sposób chaotyczny, intuicyjny, więc no tutaj należy poszukać oszczędności, a w momencie, kiedy koszty przewyższają przychody, to należy pomyśleć o zbudowaniu jakiegoś dodatkowego źródła dochodu. Okej, czyli no poświęcenie, tak? Czyli sytuacja, w której trzeba trochę zacisnąć pasa po pierwsze, po drugie wziąć się do roboty. No tak. No wszystko to, co ważne w naszym życiu, nam nie przychodzi
tak lekko. My w pewien sposób uczymy się, tak? I rozwijamy się jako ludzie. Więc jeśli już doprowadziliśmy do sytuacji, że rzeczywiście jesteśmy, użyję takiego słowa, przekredytowani, a na ogół występuje to nie w momencie, kiedy mamy jedną ratę kredytu hipotecznego, ale w sytuacji, kiedy dodatkowo klienci mają w swojej obsłudze zobowiązania konsumpcyjne, czyli mają kredyty na kredyty gotówkowe, jakieś kredyty ratalne, kredyty na samochód, więc wtedy należy tak naprawdę popatrzeć jakby na całość budżetu, jakim dysponują i kosztami tego budżetu i kosztami tych kredytów, które generują. Często rozwiązaniem jest po prostu jakaś forma konsolidacji tych kredytów albo zabezpieczenie ich pod właśnie hipotekę, czego ludzie tak naprawdę też wielokrotnie tak zrobiliśmy, ludzie też niekoniecznie wiedzą i bardzo się obawiają tego, żeby swoje kredyty konsumpcyjne zabezpieczyć hipoteką. A kredyt hipoteczny w tej chwili, i zawsze tak było, jest kredytem najtańszym dostępnym na rynku, więc jakby ja przestrzegam przed nadmiernym kredytowaniem się kredytami konsumpcyjnymi. Zawsze warto rozważyć kredyt hipoteczny i o taki kredyt się ubiegać. Kredyty konsumpcyjne to są kredyty, które są trochę droższe i są, znaczy one generują wyższe koszty w budżecie domowym. A co ze stresem? Czy też powodują większy stres? No bo z jednej strony mamy sytuację, w której no to jest nawet kredyt na konsumpcję, tak? Więc no jest ten zastrzyk endorfin, jest cudownie i tak dalej, ale ty jakby ostrzegasz, że zaraz za tym zastrzykiem endorfin mogą przyjść poważne problemy i ogromny stres. To tak jak z zakupami czasami, które robimy gdzieś tam impulsywnie. Tak, tak. Często wśród kobiet występuje takie zjawisko, że one sobie coś kupią impulsywnie, a później tak naprawdę wracają do domu i po jakimś czasie okazuje się, że tej rzeczy tak naprawdę nie potrzebują. No, i tak naprawdę pieniądze już gdzieś tam zostały rozdysponowane. W kontekście kredytów konsumpcyjnych to jakby sugerowałabym absolutnie te kredyty, które są udzielane na sfinansowanie bieżącego jakby funkcjonowania rodziny, to już są ogromnym obciążeniem. To już wtedy każdemu powinna zapalić się lampka ostrzegawcza, że w moim budżecie jest coś nie tak. Ja robię coś źle, skoro ja muszę brać kredyt na to, żeby funkcjonować. Bo kredyt, który ma przeznaczenie, ma cel, ma jakąś formę inwestycji, jest ok, jest narzędziem, tak? Ale kredyt, który jest zaciągany po to, że ja muszę, ponieważ nie jestem w stanie obsłużyć swoich bieżących zobowiązań, to już jest to po prostu znak i ostrzeżenie, że jesteśmy wciągnięci w jakąś pętlę zobowiązań i należy się zastanowić i zmienić swoje postępowanie albo swoją jakby strategię dotychczasowego funkcjonowania z pieniędzmi, obsługi swoich pieniędzy, bo no to jest sygnał na to, że już nie radzimy sobie ze swoimi zobowiązaniami. Super, Marzena, to tak jawisz mi się jako osoba reprezentująca takie finanse z ludzką twarzą, gdzie na co dzień można Cię znaleźć, gdzie poszukać tych kwestii, które poruszyliśmy, czyli tematu kredytu refinansowego, skonsultowania tematu konsolidacji, jakiegoś budżetu domowego, gdzie Cię można na co dzień znaleźć? Na co dzień przyjmuję swoich klientów w oddziale, w placówce Lendi w Suwałkach. Zapraszam serdecznie, ulica Noniewicza, 89A. Bardzo dużo też udzielam porad w internecie na zasadzie po prostu kontaktu bezpośredniego. Często klienci piszą do mnie przez Messengera, umawiamy się wtedy na spotkania. Oczywiście odbywam też konsultacje i rozmowy online. Mamy do tego wszelkie narzędzia potrzebne, więc tak naprawdę nie musimy wiedzieć się osobiście, żeby sobie pomóc. Tak? Powiedz jeszcze nam o swojej pasji, jak zamierzasz się rozwijać, ta psychologia pieniądza, neuropsychologia pieniądza, takie pojęcia, jak planujesz się rozwijać w tym zakresie? Rozwój osobisty, ale głównie tak naprawdę nie chcę trzymać tego, to jest moją pasją, tak? Ale nie, rozwój osobisty jest moją pasją, ale nie chcę tej pasji zachowywać tylko i wyłącznie dla siebie, ponieważ bardzo dużo fantastycznych rzeczy
dowiedziałam się w trakcie szkolenia na coacha finansowego, mentora finansowego, zawód, który jest tak naprawdę jeszcze niepopularnym zawodem i nieznanym w tej chwili w Polsce. Jest to, psychologia jest moją pasją i tą pasją chciałabym zarażać i dzielić się z moimi klientami, ponieważ wiem, jak bardzo dużo dobrego można uczynić w życiu innych, uświadamiając im w delikatny sposób, w formie jakiejś konstruktywnej oczywiście opinii, że być może te postępowanie, które w tej chwili czynią, niekoniecznie jest dla nich budujące w kontekście finansowym. Gdzie szukać dobrych źródeł informacji na ten temat? Jakieś strony internetowe, które byś w jakiś szczególny sposób poleciła? Szeroko poszukuję i czytam bardzo dużo książek na temat finansów, ale przede wszystkim psychologii i rozwoju osobistego. W tej chwili swoją edukację opieram w oparciu o Instytut Pozytywnej Terapii Kryzysu. To tak naprawdę kryzys, ten kryzys finansowy i ten ekonomiczny był tym bodźcem, który skierował mnie ku temu, żeby tym kryzysem zająć się z perspektywy psychologii i psychologii pieniądza, bo rzeczywiście po obserwacji zachowań moich klientów, rozmów, własnych doświadczeń również, w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z jakimś zagrożeniem o płynności finansowej, być może jakiejś utraty pracy, rzeczywiście ten stres potrafi działać bardzo destrukcyjnie na kilka obszarów życia klienta. Dlatego też ja jakby swoją edukację i wiedzę czerpię z Instytutu Pozytywnej Terapii Kryzysu. Wykładowcą jest doktor psychologii z wieloletnim doświadczeniem. Jest to osoba, która udziela konsultacji tak naprawdę na poziomie psychologii finansów dla funduszy inwestycyjnych. Bardzo cenię jego wykłady za to, że on również dba o szeroko pojęty life balance w kontekście i pracy, i finansów, i rozwoju, co też jest tematem na przykład moich warsztatów w tej chwili, które prowadzę w trakcie Akademii Menadżera, bo tak naprawdę należy poukładać sobie kilka rzeczy w głowie i w swoim życiu prywatnym, tak żeby układało nam się również życie te zawodowe i te i ta płynność finansowa, którą tak naprawdę każdy, o której tak naprawdę każdy marzy. Każdy marzy od początku o tym, żeby mieć szczęście i spełnienie finansowe w życiu. Wspomniałaś Akademii Menadżera, jakbyś mogła ten wątek rozwinąć. Co to za projekt? Ja jestem osobą z 18-letnim doświadczeniem na stanowisku menedżerskim, w związku z czym jest mi bardzo miło, że mogę swoją wiedzę i doświadczenie w tej chwili, swoją wiedzą i doświadczeniem w tej chwili dzielić się na sali warsztatowej, na szkolenia, które są organizowane przez firmy, które pozyskują środki z Unii Europejskiej. Gdzie szukać informacji? Jestem przedsiębiorcą, gdzie powinienem szukać informacji na ten temat? Zapraszam do kontaktu, pokieruję. Ja współpracuję z dwiema firmami. Jedna nazywa się Patrinus, swoją siedzibę ma w Białej Podlaskiej. Tak naprawdę może obsłużyć przedsiębiorcę z całej Polski, poszukać dofinansowania. Druga, nasza lokalna, nazywa się Aplikon, również zajmuje się pozyskiwaniem dotacji na szkolenia, przede wszystkim na rozwój firmy. To ja bardzo rekomenduję i polecam, bo Akademia Menadżera ma w naszej odsłonie, w odsłonie trenerów, z którymi współpracuję, jest to tak naprawdę cykl czasami 8 dni szkoleniowy. Z takich obszarów jak badanie swojej metodologii, stylu myślenia i działania metodą FIRST, swojej jako osoby zarządzającej przedsiębiorstwem, ale również swojego zespołu, co tak naprawdę mega poprawia komunikację i jakby sposób funkcjonowania pracowników swojego zespołu. Oczywiście ja dzielę się swoim doświadczeniem z zakresu zarządzania, ale również z mojej pasji, jaką jest właśnie neuropsychologia, bo też odkrywam i pokazuję, jak warto dbać o swój organizm, ale przede wszystkim o narząd, w którym jest mózg, a tak naprawdę tu w mózgu zachodzą wszystkie najważniejsze procesy decyzyjne, jakie podejmujemy. Jest też również proces zmiany, bardzo fajnie wdrażany w formie Akademii Menadżera i często tak naprawdę
tu jest główny powód jakichś niepowodzeń w niektórych instytucjach bądź firmach, że zespół nie jest przygotowywany do zmian, które odbywają się w rynku, bo tak naprawdę my, jeśli chcemy się rozwijać, to jako przedsiębiorcy, jako osoby musimy być przygotowani na to, że należy przygotowywać się do zmian, które zachodzą i w rynku, i w społeczeństwie, i w kandydatach, którzy w tej chwili przychodzą na rynek pracy. To już jest też zupełnie inne podejście do życia. No i też szeroko pojęte radzenie sobie ze stresem, który w tej chwili jest wszechobecny w firmach i na stanowiskach, oczywiście tych menedżerskich, tych decyzyjnych, ale również wśród pracowników niższego szczebla, bo jeśli pracownik nie radzi sobie ze stresem, to niestety nie jest w stanie wydajnie wykonywać swoich obowiązków i o tą wydolność pracujemy, walczymy o te podniesienie koncentracji, o tą możliwość lepszego zapamiętywania, bo tak naprawdę szeroki w tej chwili problem, który występuje w rynku i w społeczeństwie, to jest to, że pojawiają się zaburzenia pamięci wśród osób. Często mówi się, że to są jakieś symptomy po-covidowe, ale tak naprawdę bywa to po prostu spowodowane przebodźcowaniem, jakimś przemęczeniem albo złym ustaleniem priorytetów swoich, czy to życiowych, czy to zawodowych, albo szeroko pojętą taką wielozadaniowością, co tak naprawdę obserwuję na sali szkoleń, że to nie jest wydajne w żaden sposób, jeśli chodzi o pracę i o zarządzanie sobą w miejscu pracy. Także tematów jest ogrom. Pracujemy też z takim pojęciem jak busy brain, czyli tak zwany szybki umysł, szybki mózg. To jakby... To powiedz nam o tym proszę, jakby pasjonujący temat. Czyli zjawisko, które występuje wśród osób aktywnych zawodowo, no to jest umysł, który pracuje ciągle, który nie jest w stanie się zrelaksować, odpocząć, wyłączyć. On nawet w trakcie, nawet w czasie, kiedy należałoby odpocząć, to stale pracuje, generuje myśli, generuje zmartwienia i tak naprawdę pojawiają się wtedy, no jest wtedy dużo mniej wydajny, pomimo tego, że szybki umysł brzmi bardzo dobrze. Brzmi dobrze, tak. Tak, aczkolwiek jeśli jest przebodźcowany, przemęczony, przeładowany i tak naprawdę mamy stały natłok myśli, no to niestety praca tego mózgu jest niewydajna. Ponadto występują również problemy ze snem, przez co tak naprawdę później z koncentracją w kolejnego dnia i tak koło się zamyka, bo osoby, które mają w sobie taki syndrom busy brainu, to one nie są w stanie spokojnie zasnąć, bo one stale myślą, a nawet jeśli uda im się zasnąć, to ten sen jest płytki, nie regenerują się, nie odpoczywają, w związku z czym tak naprawdę ta wydolność ich umysłowa spada. Więc też od czego zatem zacząć? Jakie są sposoby radzenia sobie? Zwracamy w ogóle uwagę, żeby to u siebie zaobserwować przede wszystkim. Czyli najpierw diagnoza, tak. Autodiagnoza. Tak, najpierw diagnoza, później. Oczywiście my używamy do tego specjalnej metody i mamy narzędzia, jakim jest biofeedback, żeby jakby taką diagnozę edukacyjną postawić. Aczkolwiek można to w sobie, samoświadomość jest często drogą jakby do takiego uzdrowienia, tak to nazwijmy, bo obserwujemy wtedy już siebie, jeśli zauważamy w sobie symptomy takiego szybkiego, stałego natłoku myśli i braku jakby odpoczynku i jakby... Ja myślę, że możemy wyciszyć telefon po prostu. Dokładnie. Okej, to skończyliśmy na... Okej, jakbyś mogła rozwinąć pojęcie biofeedbacku. Dobrze to nazwę wymienię? Tak. Biofeedback jest to metoda naukowa, która bada poziom fal mózgowych generowanych przez nasz mózg jako organ. Nasze mózgi wytwarzają prąd elektryczny. Biofeedback to jest urządzenie techniczne, które pozwala czytać poziom fal mózgowych. I w momencie, kiedy te fale są odpowiednio generowane w odpowiednich obszarach mózgu, to jest, wszystko jest okej, tak? Tak, jesteśmy w równowadze i wszystko jest pięknie poukładane. Aczkolwiek, no niestety z moich obserwacji, z obserwacji trenerów, którzy biofeedbackiem zajmują się od wielu lat, to nie ma tak, ponieważ my w tej chwili żyjemy w szybkim świecie, w świecie,
w którym mamy do czynienia z ogromnym przebodźcowaniem, z ilością, z ogromnym natłokiem wiadomości, które do nas docierają z wszelkich źródeł. Mamy kilka skrzynek mailowych, mamy mnóstwo powiadomień z Messengera, Whatsappa, Instagrama i z wielu jeszcze innych źródeł. I tak naprawdę nasz mózg często nie jest przygotowany na taką ilość informacji. I należy zadbać o higienę tego mózgu jako narządu przede wszystkim. Trzy dobre rady w takim razie. Higiena mózgu. Odpoczywaj, spaceruj, dotleniaj swój mózg, wyłącz powiadomienia w telefonie z tych aplikacji, które są zbędne, bo one rzeczywiście tak naprawdę mocno rozpraszają naszą uwagę i koncentrację. Jeśli zauważysz w sobie jakieś takie symptomy zaburzania pamięci albo koncentracji, to już jest to też sygnał do tego, żeby zacząć się obserwować, bo nasz organizm wysyła nam informację, że jesteśmy przemęczeni. A tak samo jak i bardzo ważna w naszym życiu jest praca i to poczucie bezpieczeństwa finansowego, tak samo bardzo ważne jest zdrowie, a żeby to zdrowie osiągnąć, żeby móc prawidłowo pracować, tak, to musimy mieć ten balans też w życiu prywatnym i to zdrowie poukładamy. Super, bardzo ciekawe rady. Jeśli jesteście zainteresowani podobnym kontentem, mocno odbiegamy od świata nieruchomości, no, tak. Ale jesteśmy wciąż w świecie finansów, ale też tego tak zwanego work-life balance, stylu życia też, to dajcie znać w komentarzach. Możemy zaprosić drugi, trzeci i czwarty raz, bo bardzo fajnie się rozmawia. Może na jakby taki wątek, który mimo wszystko w związku z tym, że jesteśmy w cyklu o nieruchomościach, czy zauważasz jakieś prawidłowości, może jakieś błędy w kontekście podejścia do nieruchomości, już nie tylko pieniędzy, ale nieruchomości, jako formy inwestycji, jako formy zabezpieczenia rodziny i tak dalej. Czy widzisz tu jakieś prawidłowości wśród swoich klientów, bo nie jest tajemnicą, że Marzena też zajmuje się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, więc to doświadczenie również w tym zakresie jest. Tak, ja mam przewspaniały zespół, który tak naprawdę pomaga mi obsługiwać tych klientów, ponieważ ja sama nie jestem w stanie obsłużyć wszystkich klientów, którzy gdzieś tam płyną z rynku. Pilnujesz tej higieny. Tak, dokładnie tak. Jest mi bardzo miło, że klienci chcą, żebym to ja osobiście obsługiwała, aczkolwiek darzę zaufaniem mój zespół. Tak, ja zauważam te błędy, które są popełniane w trakcie zakupu przede wszystkim pierwszego mieszkania. Wracam do tego wątku, bo wydaje mi się bardzo ciekawe. Nieruchomości to jest aktywo, to jest coś płynnego. To są oczywiście jakby w pokoleniu wcześniej być może trwało takie przekonanie wśród ludzi, że no to jest coś, co ja mam, muszę to posiadać na własność. Mhm. I ludzie przywiązywali się do tych nieruchomości czasami na całe życie, na 30, 60 lat. Ja edukuję moich klientów w taki sposób, że to tak naprawdę jest aktywo, w którym się zarządza i które tak naprawdę w pewnym momencie można upłynnić, można zmienić, można traktować to jako formę inwestycji, a nie podchodzić do tego jako decyzji, którą podejmuje się raz na całe życie. Bo rzeczywiście te decyzje i nasze życie się zmienia. Super. Świetne rady. Troszeczkę wątków z nieruchomości, troszeczkę wątków z finansów. Czy w jaki sposób chciałabyś podsumować to spotkanie, ten cudowny dialog między dwojgiem ludzi, którzy są praktykami rynku finansowo-nieruchomościowego? Tak, ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę się podzielić moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które potrzebują konsultacji w obszarach, które poruszaliśmy. Ja bardzo chętnie odpowiem na jakieś wiadomości prywatne, czy udzielę bezpłatnej konsultacji, bo nasze konsultacje w kontekście finansów, one są bezpłatne, nie pobieramy za nie oczywiście żadnych opłat, także ja bardzo wierzę w to, że edukacja jest w życiu bardzo potrzebna i tak naprawdę
tylko dzięki edukacji nasz mózg się nie starzeje, to taka ciekawostka, więc zapraszam wszystkie osoby, które chciałyby coś zmienić w kontekście swoich finansów, bądź nieruchomości. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję. Dziękuję.